Jest 8 rano w Seulu. Mijają się właśnie tłumy uczestniczące w nabożeństwie w ewangelicznym kościele Joido. Tak wygląda protestantyzm XXI wieku. W piątej części programu podążę śladem światowej ekspansji niezwykle wylewnego odłamu chrześcijaństwa. Jest nim ewangeliczny protestantyzm, kojarzony dzisiaj z rozemocjonowanym tłumem i konserwatywną polityką. Jego prawdziwa historia może Was zaskoczyć. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak protestantyzm oderwał się od średniowiecznego katolicyzmu i zakorzenił w Europie. Teraz przyjrzymy się jego ekspansji na całym świecie. W Ameryce, Afryce, a nawet Azji. Historia chrześcijaństwa. Protestantyzm. Protestantyzm narodził się w efekcie XVI-wiecznej rewolucji religijnej, reformacji. W ciągu 100 lat poczynił w Europie wielkie postępy, przyczyniając się do powstania nowych kościołów. Luteranów, kalwinistów, anabaptystów i anglikanów. Reakcja kościoła katolickiego doprowadziła do wybuchu wojny 30-letniej, która znacznie osłabiła protestantyzm. Pod koniec XVII wieku jego zasięg został ograniczony do Europy Północnej. Wyglądało na to, że rozwój reformacji uległ zahamowaniu. Tymczasem wiek XVII był już świadkiem nieustannego rozwoju ruchów protestanckich. Jak to możliwe? Na czym polegała ich nieodparta siła? Niemcy. Oto miasto Herrnhut, tuż przy wschodniej granicy Niemiec. Spektakularny rozwój protestantyzmu nigdy nie miałby miejsca, gdyby w roku 1722 nie osiedliła się tutaj niewielka grupa chrześcijan. Oto ich cmentarz. Byli to bracia morawscy. Uciekli z terenów Czech przed katolickimi prześladowaniami i znaleźli schronienie 300 kilometrów dalej, protestanckiej Saksonii. Tutejszy uparty, charyzmatyczny i bogaty luterański szlachcic, hrabia Zinzendorf, zaoferował im ziemię i przywództwo nowej wspólnoty. Zinzendorf kochał swoje luterańskie korzenie, ale szukał czegoś więcej. To, co wyróżniło stworzoną przez niego wspólnotę od innych, była bardzo osobista i emocjonalna więź z Bogiem. Powrócono do historycznych korzeni chrześcijaństwa, oferujących zbawienie poprzez osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem. Nadal mieszka tutaj liczna wspólnota braci morawskich. Odwiedziłem ich w trakcie uroczystości adwentowych. W nowej ojczyźnie bracia morawscy oddawali Bogu cześć kilka razy dziennie i spędzali całe dnie na śpiewach.
Reformacja uświadomiła ludziom, że stali samotnie przed Bogiem. Ale bracia Morawscy uznali, że mogą wejść z Bogiem w relację emocjonalną. Kierowali się bardziej sercem niż rozumem. To podejście miało zrewolucjonizować protestantyzm. Uwiecznieni na płótnach pierwsi misjonarze ruchu nieśli dobrą nowinę i dotarli od Afryki po Grenlandię. Ich nurt nazwano ewangelicznym, od greckiego słowa evangelion, czyli dobra nowina. Tak zaczęła się ewangeliczna ekspansja. Ale jej produkt ulegnie jeszcze dalszej obróbce. Ten proces dokona się w Anglii. Bracia Morawscy potrafili zamieniać emocje w wiarę. Wywarli wpływ na życie pewnego młodego anglikańskiego pastora, który zdeterminuje przyszłość protestantyzmu. Był nim John Wesley. Anglia. To w mieście Bristol wykuto nazwę dla ruchu, który wcielił w życie ideę braci morawskich. Metodyzm. Jego założyciel, John Wesley, zaczął jako anglikański ksiądz, doceniający emocjonalne bogactwo katolicyzmu. Spotkał on braci morawskich w 1735 roku na statku. Wraz z bratem Charlesem płynął nim do Ameryki. Bracia Wesley byli już w ogonie anglikanizmu ze względu na ich przywiązanie do jego katolickich tradycji. Na Uniwersytecie w Oksfordzie założyli studenckie stowarzyszenie Święty Klub, postulujące wzbogacenie oschłego angielskiego protestantyzmu większą żarliwością. Pościli, często przyjmowali komunię i pomagali biednym. Podeszli do kwestii zbawienia w bardzo metodyczny sposób. I tak zaskarbili sobie miano metodystów. Metodyści nie tworzyli jeszcze nowego odłamu wiary, ale spotkanie braci morawskich ich do tego przybliżyło, szczególnie wobec napotkanych w Ameryce niepowodzeń. Pokłócili się tam z innymi kolonistami, a John przeżył wielki zawód miłosny. Załamani i pokonani wrócili więc do Europy. W Anglii ponownie nawiązali kontakt z braćmi morawskimi. Pewnego wieczora 1738 roku John Wesley odwiedził najpierw nabożeństwo anglikańskie, a potem kościół braci morawskich. Gigantyczny kontrast, jakiego był świadkiem, zmieni jego i protestantyzm. Tamten wieczór będzie dla niego nowym doświadczeniem. Opisze je zdaniem: moje serce dziwnie się rozgrzało. Mając w pamięci poważną muzykę anglikańskiego nabożeństwa, wysłuchał luterańskiej interpretacji słów świętego Pawła, że zbawić nas może wyłącznie wiara. Tak odżyła w nim idea reformacji. Przepełnił go zapał, jakim emanowały hymny braci morawskich, i zapragnął dzielić się nim ze swoim pokoleniem. Obaj bracia Wesley pragnęli, aby ich wiara zapewniała ludziom bezpośrednią więź z Bogiem. I śladem braci morawskich chcieli dzielić się swoją wiarą z innymi. Bracia wnieśli także do protestantyzmu nowy element, który pomógł im dotrzeć do milionów ludzi na świecie. Dostrzegli dokonujące się zmiany społeczne i pośpieszyli dostarczyć wystraszonym ludziom dobrą nowinę w erze wielkich przeobrażeń.
XVIII-wieczny proces industrializacji przyciągnął miliony ludzi ze wsi do miast, takich jak przedmieścia Bristolu. Kościół angielski nie wzniósł tutaj żadnych świątyń. John Wesley znalazł zaskakujące jak na pastora rozwiązanie. Jego przyjaciel z Oxfordu, George Whitfield, wygłaszał kazania na dworze. John zdecydował się spróbować tego samego w Hanam Mountain, gdzie mieszkało wielu górników. Jak mówi tutejszy metodysta Colin Craddock, była to ryzykowna decyzja. Pobliska droga słynęła z przestępczości i tym podobne. Poza tym w XVIII wieku sami górnicy byli uważani za najpodlejszych z rzemieślników. Czyli było to miejsce, którego należy unikać, na pewno. Nie postawiłaby tu nogi żadna szanująca się osoba. To zdumiewające, że Wesley się na to zdecydował. Jak to zostało przyjęte? Górnicy byli wstrząśnięci. Rozpłakali się. Ich czarno osmalone twarze tonęły we łzach. Po raz pierwszy ktoś zainteresował się zbawieniem dusz górników. Często zapomina się, że walka o sprawiedliwość społeczną stanowi nieodłączną część przesłania chrześcijaństwa ewangelicznego. Metodyści zaczęli budować własne kaplice, niepodlegające kościołowi anglikańskiemu. Oto pierwsza z nich, siedziba Johna Wesley w Bristolu. Wiernych poruszały nie tylko słowa Johna, ale też piękne hymny autorstwa jego brata Charlesa. Wnętrze jest bardzo surowe i klasyczne. Tymczasem w 1739 roku musiały tutaj rozbrzmiewać głośne okrzyki radości i skruchy oraz muzyka przypominających o ofierze Chrystusa nowych hymnów. Żywiołowa religia protestancka zaczęła się cieszyć popularnością w Walii oraz wśród szkockich i irlandzkich prezbiterian i dała początek ruchowi odnowy ewangelicznej. Ewangeliczne przesłanie dotarło do wszystkich warstw społecznych. Jego zwolennicy, podobnie jak bracia morawscy, odkryli osobisty wymiar reformacji. Do spotkania z Bogiem potrzebowali nie tylko Pisma Świętego, ale również zajrzenia wewnątrz własnych dusz. I niecierpliwie pragnęli pociągnąć innych swoim śladem. Do tamtej epoki tempo pracy misyjnej nadawał Kościół katolicki. Kiedy ruch odnowy ogarnął Amerykę, ta sytuacja miała ulec zmianie. W Nowym Świecie miał zatriumfować protestantyzm. Nowa Anglia, Stany Zjednoczone. Amerykę charakteryzuje wielkie bogactwo odłamów protestanckich. Baptyści, prezbiterianie, metodyści, unitarianie, kościół episkopalny, adwentyści Dnia Siódmego. Czy oznacza to, że tutejsi protestanci co pięć minut wymyślali coś nowego? Owszem, ale to właśnie świadczy o bogactwie amerykańskiej religijności. Pierwsze jej ziarna zasiano w latach 30. XVII wieku w regionie Nowej Anglii. Ruch odnowy zapoczątkował wybitny teolog i pastor kościoła kongregacjonalistycznego z Northampton w Massachusetts, Jonathan Edwards.
Edwards nalegał, aby wielbić Boga tak umysłem, jak i emocjami. Od profesora po dziecko wszyscy powinni kochać Boga w najprostszy sposób. Powiedział kiedyś, że do raju trafia się na skrzydłach wiary i miłości. Wierni Edwardsa jako pierwsi przeżyli ruch odnowy ewangelicznej. A to nie wszystko. Do Ameryki dotarł duch europejskich zmian. Przywiózł go ze sobą angielski pastor, którego Edwards poprosił o wygłoszenie kazania. George Whitfield. Był nim George Whitfield, ten sam, który zachęcił Johna Wesley do organizowania mszy na dworze. Pochowano go w kościele w Newburyport. Spotkam tam amerykańskiego historyka, który uważa, że Edwards oczekiwał zupełnie innych rezultatów jego wizyty. Edwards był zadowolony z tego, co usłyszał, ale nie podobała mu się forma przekazu. Styl Whitfielda był pełen dramatyzmu, oparty na improwizacji, bez czytania z kartki. Chodził tam i z powrotem, gestykulował, naśladował sceny biblijne. Podobno ludzie mdleli, kiedy wymawiał słowo Mezopotamia. Czyli byłby z niego miły gość, ale nie kolega po fachu. Dokładnie. Whitfield pozostawił zgromadzenie Edwardsa w Strzępie. Edwards spróbował więc oddzielić stronę fizyczną od duchowej. Zadał wiernym pytanie. Co wywarło na was większe wrażenie? Czy elokwencja kaznodziei, czy jej długotrwały efekt, jakim było przesłanie odnowy? Czy trafiło wam ono do serca? Tak naprawdę do odnowy ruchu przyczyniły się zdolności obydwu kaznodziei. Przemyślana argumentacja Edwardsa równoważyła emocjonalny skutek kazań Whitfielda. Oto nagrobek George'a Whitfielda. Pozornie przypomina katolicki grób. Dopóki nie zauważy się faktu, że dzieli tę kościelną piwnicę z kompletem urządzeń grzewczych. Whitfield był wyjątkowym kaznodzieją. Mówił tak dobitnie, że jego głos docierał do 10 tysięcy ludzi. Przyjechał do Ameryki w chwili, kiedy tutejsze kościoły ogarniał ruch nazywany Wielkim Przebudzeniem. W wieku XVIII kaznodzieje tacy jak Whitfield wzbudzali wielkie emocje. Żądali oni od ludzi dokonania wyboru. Protestanckie kościoły prezbiterian i baptystów zamieniły się w lokomotywy ruchu misyjnego. Dziękuję, jedziemy dalej. Teraz kilka słów o Bostonie, mieście, gdzie zaczęła się amerykańska rewolucja i walka o niepodległość. Ewangeliczny protestantyzm ogarnął większą część Ameryki. Stało się tak z bardzo specyficznych dla Ameryki powodów. I zanurzamy się w rzece Charles. W latach 60. XVIII wieku grupy tzw. Synów Wolności organizowały protesty przeciwko brytyjskim rządom i brytyjskim podatkom. Rozwój ewangelikalizmu był efektem ubocznym amerykańskiej rewolucji, którą zapoczątkowały wydarzenia w Bostonie. W ciągu kilku godzin zebraliśmy 342 skrzynki herbaty i wrzuciliśmy do wody. Król powiedział, że podatek należy się od wszystkiego, co dociera do portu. Nic nie mówił o tym, co docierało do wody. W 1773 roku seria zajść w Bostonie rozpoczęła proces uniezależnienia się Ameryki od Wielkiej Brytanii. Ku zaskoczeniu wielu Amerykanów, ojcowie założyciele zdecydowali wprowadzić do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zapis o rozdziale Kościoła od państwa. Równolegle skończyły się również przywileje, jakie przyznały kościołom poszczególne stany. Po stuleciach bycia oficjalną religią państwa, chrześcijaństwo było zdane na siebie.
Wszystkie ewangeliczne osiągnięcia wydawały się zagrożone. Rozdział Kościoła i państwa był historycznym wydarzeniem w historii chrześcijaństwa. Od IV wieku Kościół był ramieniem władzy, teraz znalazł się sam. Można by się spodziewać, że przyniesie to katastrofę. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie. Historyczna decyzja o rozdziale Kościoła i państwa przyniosła protestantyzmowi nieoczekiwane skutki. Nauczyła wiernych dokonywać wyboru. Jednym z jej skutków jest rozwój niezwykłej ilości ruchów religijnych na terenie Stanów Zjednoczonych. W zamian za odebranie więzi z Kościołem, ojcowie założyciele zapewnili Amerykanom religijną wolność. Oznaczało to swobodę wyboru każdego odłamu chrześcijaństwa, nawet najbardziej egzaltowanego. Pociągnęło to za sobą kolejną falę odnowy, drugie wielkie przebudzenie, tym razem na zachodzie. W XVIII wieku Kentucky leżało na dzikim zachodzie. Nie przypadkiem to tutaj właśnie miały miejsce najbardziej radykalne manifestacje ruchów ewangelicznych. Wspomina się je w trakcie rokrocznych obchodów. Były to tereny przygraniczne. Docierali tu rozmaici ludzie. Wielu z nich pochodziło z Wielkiej Brytanii. Jest to niezwykle istotne, ponieważ znaleźli się wśród nich szkoccy protestanci, którzy już raz uciekli z ojczyzny do irlandzkiego Ulsteru. Życie w Ulsterze wiązało się z podobnymi zagrożeniami, fascynacją i możliwościami, co to na Dzikim Zachodzie. To właśnie w Ulsterze protestanci po raz pierwszy zaczęli się gromadzić na świeżym powietrzu i przywieźli ten zwyczaj do Ameryki. To tutaj, na ziemiach pogranicza, idea odnowy zyskała nowe życie. W trakcie jednej z wieczornych, weekendowych mszy podniosła się pewna kobieta i zaczęła się dopytywać, czy zostanie zbawiona. Co oczywiście zakłóciło uroczystość. Po zakończeniu pastorzy opuścili kościół, ale wierni zostali na miejscu, jakby oczekując na reakcję Boga. To musiała być dla pastorów trudna chwila. Na pewno. Podobno zaczęli się naradzać, co powinni zrobić. I zdecydowali, jak sądzę słusznie, żeby nie przerywać tego, co się działo w środku. Być może nawet przyłączyli się do wiernych. Wtedy na zgromadzonych wstąpił Duch Święty. Ludzie padali na ziemię jakby ugodzeni. Ludzie szukali pewnie nowych sposobów wyrażenia swoich przeżyć poza zwykłym rytuałem. Bez wątpienia. Odbywały się biegi. Ludzie tak się cieszyli z obecności Boga, że zaczynali biegać w kółko czy wokół obozowiska. Inni zaczynali szczekać lub śmiać się. Wstępująca na człowieka moc Boga musi się jakoś ujawnić, bo inaczej człowiek mógłby pęknąć. Bóg ukochał ten świat. Pójdźmy śladem Ducha. Emocje ogarnęły cały kraj.
Pełen egzaltacji ruch drugiego wielkiego przebudzenia trwał prawie 50 lat i przyczynił się do stworzenia czegoś nowego. Stanowiące wcześniej odłamy europejskich religii wspólnoty zaoferowały wiernym, chciałoby się powiedzieć, konsumentom nowy wybór. Rozpoczęła się promocja chrześcijaństwa prowadzona z taką samą energią, jaką Amerykanie wkładali w handel i przemysł. Popularny protestantyzm znad zachodniej granicy przybrał charakterystycznie amerykańskie cechy. Ghana. Afryka leżała nie tylko z dala od Europy i Ameryki, ale też bardzo się od nich kulturowo różniła. Katolicka kontrreformacja poniosła klęskę przy próbie zwiększenia na czarnym lądzie swoich wpływów. Na zachodnim wybrzeżu Afryki nadal widać wyraźnie dlaczego. Oto jeden z fortów, w którym przetrzymywano Murzynów, zanim zostali oni wysłani do Ameryki jako niewolnicy. Nic dziwnego, że niewielu Afrykańczyków chciało słuchać europejskiego przesłania chrześcijaństwa. Przez 350 lat handel niewolnikami zatruwał relacje Europy z Afryką. Kampania na rzecz jego zakazu przyczyniła się do sukcesu afrykańskiego protestantyzmu. Oto anglikańska katedra w stolicy Gany, Accra. Chrześcijaństwo przywieźli tutaj dawni niewolnicy, którzy powrócili do Afryki. Zwykle byli oni ewangelicznymi chrześcijanami i niecierpliwie pragnęli wskazać swoim braciom drogę zbawienia. Nasunęło to Towarzystwu Anglikańskich Misjonarzy pomysł założenia za granicą autonomicznych kościołów. Towarzystwo zaczęło rozglądać się za potencjalnym liderem dla nowego kościoła i znaleźli doskonałego kandydata, młodego człowieka, który uciekł łowcom niewolników i osiedlił się w Sierra Leone. Nazywał się Ajayi, ale przybrał imiona jednego z członków towarzystwa. Samuel Crowther udał się do Anglii, ukończył seminarium i został wyświęcony na anglikańskiego pastora. Alleluja. Teraz ofiarujmy Panu nasze oklaski. Jeszcze większe oklaski. Crowther zasiał ziarna afrykańskiego anglikanizmu o wyraźnym ewangelicznym zabarwieniu. Zrozumiał on, że aby odnieść sukces, protestantyzm będzie musiał się dostosować do kultury afrykańskiej. Przetłumaczył Pismo Święte na język Yoruba. Jego osiągnięcia zapewniły mu stanowisko biskupa Afryki Zachodniej. Jednak jego inicjatywy wyprzedzały epokę i ich wpływ był znikomy. Crowther chciał sprawować władzę tak nad czarnymi, jak i białymi misjonarzami w Afryce. Jednak spotkało się to z oporem jego angielskich zwierzchników. Kabena Asamoagadu, lokalny historyk kościoła, opowiada dlaczego. Pamiętam z dzieciństwa znaczek z biskupem Crowtherem. Uważałem, że to wspaniałe, że Afrykanin został biskupem, ale czy na pewno był to sukces? I tak, nie. To, że Afrykanin o przeszłości niewolnika osiągnął taką pozycję, było wielkim osiągnięciem, ale został on zdradzony, ponieważ zwierzchnikom zależało na postawieniu Murzyna na czele misji. Ale kiedy mieli mu powierzyć przyszłość kościoła anglikańskiego w Afryce, zaczęli się wahać. Chcieli i mieć ciastko, i je zjeść. Można to tak ująć.
Biali europejscy misjonarze próbowali nawracać czarny kontynent. Najsłynniejszą próbę podjął David Livingstone w Afryce Południowej i Środkowej. Ale tak naprawdę poniósł heroiczną klęskę. Zdołał nawrócić tylko jedną osobę, z którą się potem poróżnił i która założyła oddzielny kościół. Stało się dokładnie to, co przewidział Crowther. Żeby zapuścić korzenie w Afryce, chrześcijaństwo musiało się oprzeć na afrykańskich misjonarzach. I tak się w końcu stało. W trakcie wieku XIX, w sposób ledwo zauważalny w Europie, Afrykanie prowadzili własne akcje misyjne. Młodzi ludzie podróżowali, uczestniczyli w nabożeństwach, uczyli się pieśni i przynosili je do domu. Handlarki sprzedawały chrześcijaństwo, wykorzystując umiejętności kupieckie. Nauczyciele uczyli się od misjonarzy i powtarzali ich słowa, mówiąc Afrykanom o chrześcijaństwie ich językiem. Na początku XX wieku zaledwie 10% mieszkańców Afryki było chrześcijanami. Dzisiaj jest nimi co druga osoba. Niesamowite. Jak to możliwe? O dziwo, przyczynił się do tego wybuch I wojny światowej. Afrykę opuściło wielu europejskich misjonarzy. Okrucieństwa wojny nie dawały dobrego świadectwa europejskiemu chrześcijaństwu. Były to doskonałe powody, aby Afrykanie zajęli miejsce białych. Jednym z pierwszych wielkich afrykańskich misjonarzy był William Wade Hayes. Był politycznym aktywistą, więzionym w zachodniej Afryce. W 1913 roku przeżył objawienie oznajmujące mu, że Bóg wybrał go na proroka. Po opuszczeniu więzienia zaczął nawracać Afrykanów na chrześcijaństwo. Wyobraźcie go sobie przemierzającego wsie wybrzeża Kości Słoniowej i Gany, ubranego w białą szatę z dwumetrowym krzyżem i tykwą wody w rękach. Towarzyszyły mu kobiety, które śpiewały i grały, aby przywołać Ducha Świętego, podczas kiedy Harris wzywał ludzi do porzucenia dawnych przesądów. Świeżo nawróceni chrześcijanie nie chcieli zostawać członkami kościołów europejskich, ponieważ ich msze nie czciły Boga tak, jak pragnęli to robić Afrykańczycy. I co gorsza, potępiały rozpowszechnioną w Afryce poligamię. Zwolennicy Harrisa zdecydowali się więc stworzyć własną sieć kościołów. Należy do niej Kościół 12 Apostołów. Oto piątkowe modły o wyzdrowienie. Zgromadzenie składa się głównie z lokalnych przekupek. Wzięły one dzień wolny, pozostawiając pracę mężczyznom. Takie sceny wydają mi się odległe o lata świetlne od znanych mi nabożeństw. Ale na tym właśnie polega siła chrześcijaństwa, jego wielka zdolność asymilacji. Poza afrykańskimi cechami dostrzegam zjawiska cenione we wszystkich wspólnotach. W Europie takie sceny odbywają się gdzie indziej. Na dancingach lub dyskotekach, na stadionach lub w gabinetach terapeutów. Tutaj wszystko zostało pomieszane. Wierni czczą Boga w określony sposób. Wygląda to bardzo spontanicznie, ale oczywiście obowiązują ścisłe zasady. Prowadzący pomagają wiernym odnaleźć się w trakcie ceremonii, a nawet popychają do tańca. Głównym motywem jest uzdrowienie. Siła Boga odsuwa zło od wspólnoty, która cała ubiera się tak, aby towarzyszyć chorym w ich cierpieniu. Ludzie przynoszą tutaj swoje troski, frustracje i pozbywają się ich za pomocą tańca.
W Afryce wierzymy, że każda choroba jest wynikiem albo klątwy, albo działania diabła. A skoro problem ma źródło w duszy, to duszę powinno się leczyć. I muzyka ma pomóc w uzdrowieniu? Muzyka zaprasza Ducha Świętego, aby zstąpił na liderów wspólnoty. Kiedy gra muzyka i słychać krzyki, to znaczy, że ludzie zostają uleczeni. Nikt ich nie dotyka, ale uzdrawia ich sama muzyka. Dlatego ludzie do nas przychodzą. Zawsze jesteśmy dla nich ostatnią nadzieją. I jako pierwsi rozwiązujemy ich problemy. Lokalni afrykańscy liderzy przyczynili się do imponującego rozwoju nowych odłamów chrześcijaństwa. Z 9 milionów chrześcijan, którzy zamieszkiwali Afrykę w roku 1900, zrobiło się 380 milionów. Połowa z nich jest protestantami. Dokonało się największe przesunięcie punktu ciężkości chrześcijaństwa. Na początku sercem ruchu była Jerozolima, potem Konstantynopol. Przed wiekiem XVII przeniosło się do Hiszpanii. Dzisiaj leży ono w Afryce subsaharyjskiej. Kluczem do protestanckiej ekspansji była gotowość zmian. Bezpośrednie emocjonalne spotkanie z Bogiem, zapoczątkowane przez braci Morawskich. Wzmocnione przez metodystów i ruchy odnowy. Na fali wielkich przebudzeń nowe przesłanie objęło zasięgiem całą Amerykę, a potem Afrykę, gdzie pojawiła się sieć nowych kościołów protestanckich. W XX wieku ewangeliczny protestantyzm zagroził tradycyjnej dominacji katolicyzmu w Ameryce Łacińskiej. Ilość różnych odłamów chrześcijaństwa urosła do ponad 30 tysięcy. Protestantyzm nadal się rozwija i to w takim tempie, że uzasadnione wydaje się pytanie, czy nie oddala się od nauki Jezusa. Korea Południowa. Dzisiaj Korea Południowa to bogaty kraj o kwitnącej gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, że zaledwie 60 lat temu było to ubogie i ciężko doświadczone przez japońską okupację państwo. W trakcie okupacji kościoły odegrały ważną rolę w walce o wolność. Chrześcijaństwo utożsamiło się z cierpieniami i radościami narodu. Po wyzwoleniu włączyło się w kolejną walkę o odbudowę Korei. Owocem tego jest jedna z najbardziej imponujących historii sukcesów w historii chrześcijaństwa. Koreański Kościół Zielonoświątkowców. U zarania kościoła Yoido Full Gospel pięciu Koreańczyków spotykało się w namiocie. Dzisiaj należy do niego 750 tysięcy wiernych. Śpiewają oni co prawda po koreańsku, ale ich hymny powstały na fali odnowy ewangelicznej. Kościół Zielonoświątkowców oparł się na XIX-wiecznej amerykańskiej tradycji. Nosiła ona nazwę Ruchu Świętości i nawiązywała do ruchu metodystów. Jej trzonem jest ta sama emocjonalna strona wiary oparta na osobistym wyborze Boga. What's new is
Wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowców odnaleźli Boga w bezprecedensowy sposób, za pośrednictwem Ducha Świętego, uważanego czasami za Kopciuszka Trójcy Świętej. Pismo Święte mówi, że 50 dni po śmierci Chrystusa, podczas żydowskiego święta na apostołów, wstąpił Duch Święty. To doświadczenie zmieniło ich życie. Apostołowie zaczęli mówić nieznanym wcześniej językiem, który był zrozumiały dla wszystkich. Przepełniła ich taka energia, że postanowili głosić przesłanie Chrystusa całemu światu. Wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowców wierzą, że dzisiejsi chrześcijanie również mogą otrzymać dar Ducha Świętego. I tak to się właśnie odbywa. Ale do sukcesu koreańskiego Kościoła Zielonoświątkowców przyczynił się inny, bardziej kontrowersyjny czynnik. Jest nim obietnica dobrobytu na ziemi. Krytycy tego ruchu nazwali więc cały nurt dobrą nowiną dobrobytu. Zainspirował go okres międzywojennego amerykańskiego kapitalizmu na służbie Bogu, wyboru najlepszej oferty Boga. Wcześniej protestantyzm zapewniał pomoc w zbawieniu duszy niezależnie od doczesnych problemów. W Korei ta obietnica ma swoje natychmiastowe skutki. Nie trzeba już czekać na przyszłe życie, żeby doświadczyć korzyści wiary chrześcijańskiej. Ale czy nie jest to jeden krok za daleko? Tak przynajmniej twierdzi koreański teolog prezbiterianizmu, profesor Sang Kyun Kim. To proste. Idzie się do kościoła i składa ofiarę, dostaje błogosławieństwo i sukces finansowy jest gwarantowany. Czyli naprawdę chodzi o dobrobyt? Tak. Są jakieś problemy z uzasadnieniem biblijnym tego przesłania? Bogaczowi bardzo trudno jest dostać się do nieba. Myślę, że prędzej czy później w niebie nie będzie już żadnych Koreańczyków. Sooner or later, you are not able to see any Koreans in heaven. Because takie przesłanie miało swój pozytywny wkład w latach 70. i 80. Dawało nadzieję. Ale teraz większość obywateli uważa koreańskich protestantów za egoistów, ciągle proszących o nowe dary i wznoszących kościoły. Ludzie wiedzą, że nie takie jest główne założenie religii. Koreańska odmiana Kościoła Zielonoświątkowców posiada wszelkie atrybuty hollywoodzkiego musicalu z lat 50. Zapragnąłem poznać twórcę tego dziwnego ruchu. Pastor Yonggi Cho jest już na emeryturze, ale zapytałem go o wspomnienia z lat, kiedy zaczynał głosić dobrą nowinę w Korei. Kiedy zacząłem głosić Słowo Boże biednym, zobaczyłem skalę ich cierpień. Wielu z nich mówiło, nie chcemy żadnej religii. Jeśli czeka nas wspaniały raj, to czemu nie możemy go poznać już teraz? Potrzebujemy Boga, który nam pomoże. Więc w wyniku moich modlitw usłyszałem, że w ofierze Chrystusa można odnaleźć zbawienie ducha, życia oraz ciała. Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu za nasze grzechy, choroby i klątwy. Nazwałem to potrójną dobrą nowiną i zacząłem budować nadzieję w sercach ludzi, że chrześcijaństwo nie jest tylko religią, która spełnia się po śmierci, ale teraz. To przekonało do naszego kościoła wielu ludzi. And that really moved the heart of people to come to Pentecostal Church.
Czy to oznacza, że zbawienie zawsze będzie prowadzić do doczesnego dobrobytu? Kiedy wierni mówią, że rzucili palenie, alkohol, zaczęli oszczędzać pieniądze, przestali uprawiać hazard, w sposób naturalny osiągają dobrobyt. Kościół Yeido jest jednym z najbardziej zadziwiających przykładów ruchów ewangelicznych w XXI wieku. Co ciekawe, pastor Cho w całkiem trzeźwy sposób podszedł do swojego życiowego dokonania, aczkolwiek nie zanegował on związku pomiędzy doczesnym sukcesem a zbawieniem. Koreańscy zielonoświątkowcy robią to, co zawsze robili chrześcijanie. Nadsłuchują pochodzących z Pisma Świętego głosów i wybierają te, które chcą. Czy mamy prawo zarzucać im zniekształcenie wartości? W kwestii bogactwa mogą słusznie stwierdzić, że Nowy Testament wypowiada się dość dwuznacznie. Można zrezygnować z bogactw lub ciężko pracować i dobrze je wykorzystywać. Jezus i apostoł Paweł udzielają sprzecznych odpowiedzi. Być może zielonoświątkowcy wskazują nam kierunek, w którym podążą pozostałe odłamy chrześcijaństwa. Chwilowo wyglądają i brzmią tak samo jak ewangeliczni protestanci, ale zastanawiam się, czy tak będzie zawsze. Jest to religia zainspirowana przez Ducha Świętego, więc nigdy nie wiadomo, jakie będą jej losy. Ducha nie da się ukryć na stronach książki, nawet jeśli jest nią Biblia. Od czasów, kiedy pierwsi misjonarze braci Morawskich wyruszyli głosić wiarę na świecie, protestantyzm przebył długą drogę. Protestantyzm zawdzięcza sukces temu, że nadał nową tożsamość ludziom postawionym w nowej sytuacji, ale równocześnie sam zmienił się tak bardzo jak jego wyznawcy. Ale co ciekawe, dzisiaj staje w obliczu największego wyzwania, pochodzącego nie z odległej kultury, ale ze swojego matecznika, Europy. W Europie panuje obecnie zobojętnienie na kwestie religijne. Nawet nie wrogość, ale obojętność. W ostatnim odcinku programu zastanowię się, co to zjawisko oznacza dla przyszłości chrześcijaństwa. Dlaczego chrześcijaństwo jako jedyna z religii poddaje w wątpliwość własne prawdy wiary? Czy Bóg powinien zacząć się martwić? Weźcie udział w ankiecie internetowej, co współcześnie oznacza być chrześcijaninem. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej telewizji BBC. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Anna Fierna, czytał Marek Lelek.